Ja zbierałam jagód z pak. Ojcze Jasiu, to ci dom. Dam ci jagód, rzec baneczka. Jeszcze raz. Bo ja cię kocham. Wszyscy głośno. Bo ja cię kocham. Jeszcze raz. Bo ja cię kocham. Jeszcze głośniej. Bo ja cię kocham. 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 Ja ci, Atu, dziękuję, że ta moja panika się nie przełożyła przedślubna na katastrofę i że mnie umiesz tak uspokajać zawsze i że zawsze wszystko obracasz w żart, co mnie czasem tak bardzo wkurza. Ale to koniec końców jest zawsze dobre, bo ten, no, ten twój optymizm nas ratuje zawsze, zawsze i wszędzie. Razem, pamiętajcie, może razem, naprawdę wszystko. Razem, i rozmnażajcie się, mieliście. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałem podziękować za to, że jesteś taka kochająca. To już mówiłem, ale powtórzę to. Bo to jest ważne, bo to jest przyszłość nasza, wiesz o tym. Tak, to jest ten potencjał. To jest to, co nas utrzyma razem. Dlatego też to praktykuj, trzymaj. Dobrze. No, to jest... Będę się starać. No. Lat temu powiedziałeś, że chcesz mieć ze mną dom nad jeziorem i trójkę dzieci, a ja wtedy nie wiedziałam, że też tego chcę. ale tak się cieszę, że po pierwsze to powiedziałeś, bo wtedy zrozumiałam, że ja też chcę. A po drugie, że to marzenie jest nasze wspólne teraz już od długiego czasu. I oby się spełniło.